Witam Was, moi kochani. Działamy dzisiaj tu. Będziemy jechać ściankę kolankową. No i tutaj mamy dwa szczyty do zrobienia, więc tym się zajmiemy. Pokażę Wam potem, jak wymierzyć te szczyty. Z jednej strony mamy ściankę na 85 cm, z drugiej mamy na 1,20 m według projektu, więc taka sytuacja. Troszeczkę będzie nietypowo tutaj, ale damy radę. I teraz wracając do jeszcze płyty. Porobiły nam się takie rysy, powiem Wam, muszę Wam się przyznać bez bicia, bo to też żaden, nie tylko pokazywać to, co piękne. Porobiły nam się takie rysy, powiem Wam szczerze, takiego typu, czyli coś takiego się pokazało, nieregularne. Został wezwany kierownik budowy. Okazało się, że podejrzenia są na to, że troszkę za rzadka mieszanka była i porobiło tym. I chcieliśmy wczoraj podratować, to w zasadzie chodziło o to, żeby nie przeciekało tam na wylot to i nie korodował nam ten pręt, ale no niestety ponacinaliśmy to wszystko i zalaliśmy to taką żywicą, ale powiem Wam szczerze, że wypłukało nam to, bo musimy poprawić to na nowo. No niestety stało się, jak się stało, czasami tak bywa. Widzicie, tutaj też jest takie elementy się gdzieś tam po dostało to skurczu. No nie jest to jakaś tragedia względem konstrukcji, ale wyszło jak wyszło. Więc my będziemy musieli powtórzyć ten proces. Specjalnie wczoraj jeszcze wstrzymałem transport, żeby to zrobić. Natomiast dzisiaj już no nie mogłem przełożyć transportu. Musieliśmy się tu walić z materiałem. No i będziemy musieli potem ewentualnie to, jak już skończymy robotę, zamiatać i na nowo powtórzyć ten proces. No nie ma wyboru, bo teraz między tymi paletami nie będziemy tam z tym latać. Taka sytuacja. Dobra, weźmiemy się teraz za pierwszą warstwę, czyli narożniki i te inne tematy. Tutaj widzicie, od razu wiążemy na gotowca, żeby potem między tymi nie robić. I teraz tak, moi drodzy, ja zakładając te słupy, znaczy robiąc te czpienie, odliczyłem sobie już tutaj odpowiednią ilość, 63 cm, bo wiemy, że bloczek ma 60, czyli zaczynamy w tą stronę z całego i będziemy już mieć tutaj możliwość potem robienia tych szczępi, bo będziemy robić też takie szczępia jak zawsze oczywiście, i z każdej strony mamy tą samą sytuację, czyli słup jest gdzieś tak 65 cm od brzegu zrobiony, żebyśmy mogli zacząć bloczek w tą stronę, dlatego że tutaj do wymiaru okna mamy 223 cm, trzy bloczki to jest 210, więc te 13 byśmy musieli docinać, a tak będziemy docinać z całego bloczka, jakiś tam element, tam parę centymetrów odetniemy. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę i ta zakładka będzie, te 13 będzie tylko co któryś. No i tyle. Dobra, zaczniemy sobie obojętnie od tego narożnika, żeby było wszystko jasne. I teraz tak, moi drodzy, tutaj wszędzie będzie szedł wieniec, więc my mieliśmy też te wieńce ustawiane do poziomu, więc tutaj z laserem raczej nie będziemy już cudować. Zrobimy to mniej więcej na jednej wysokości. Potem może sobie przemierzę, zobaczymy, bo pogoda jest odpowiednia, więc myślę, że wskoczymy dla zasady, w zasadzie, żebyśmy to mogli mieć jakiś tam odnośnik i będziemy mogli sobie już jechać potem z tym murowaniem. Tutaj też mamy taki narożniczek. Jeszcze widzicie, trzeba rozszorować, ale muszę przywieźć drabinę długą, żeby się tu dostać. No ale póki co będziemy murować, żeby nie czekać. Jeszcze przypomniał mi się jeden komentarz, moi drodzy, odnośnie tych czpieni, czyli ktoś tam z Was mi pisał na temat czpieni, czy może dosztukować sobie jakby tutaj czpień. To jest, słuchajcie, ta sama sytuacja, jakbyśmy mieli dolną strefę, tak? I mamy tam w projekcie jakieś tam czpienie, które idą przez całą ścianę. Takie startery spokojnie wystarczą. Potem wiadomo, że trzeba z drutami to złączyć i można kontynuować te zbrojenie jakby do góry. Nie trzeba robić w ten sposób, że mamy przykładowo ścianę z jednej, z drugiej strony. Tu mamy ten nasz czpień ze szczemiączkami i jechać, jak mamy przykładowo 3,30 do góry. Możemy sobie w trzech miejscach nawet złączyć to, jeżeli jest to poprawnie złączone, czyli zakłady są odpowiednie, jak najbardziej jest to do przyjęcia. I przypuszczam, żaden kierownik budowy się do tego nie przyczepi, także kolego, spokojnie możesz jechać z kawałków, bo tam pisałeś, że ci brakło prętów czy coś, nie przejmuj się tym, spokojnie możesz tu dokładać, czyli w tym miejscu 120 drut, czyli te 60 zakładu, 4 takie elementy i jedziesz sobie dalej, tak samo jak mieliśmy tam robione, czy tam też mamy dołączane te druty, bo jest to zgodnie ze sztuką, więc tym się nie masz co przejmować. Dobra, zaczniemy to murowanie, niech coś tutaj się też dzieje.
Dobra, ustawiłem się z tamtej strony, no i teraz jedziemy tutaj z tej strony, moi drodzy, czyli trzeba będzie tutaj ustawić też ten pierwszy skrajny i zaraz sobie to zmierzymy, żeby pasowało. Tutaj nie ma izolacji, więc tutaj nie musimy już bawić się w jakąś papę pod spód, nic to nie da. Jeżeli ktoś chce sobie tam robić papę, no to niech sobie robi, ale tutaj po prostu w projekcie nie ma już izolacji, bo też nie ma skąd ta wilgoć się przedostać. Mamy izolację zrobioną na samym dole, więc troszkę mamy piasek z odzysku, więc troszkę Żydów się znajdzie. Izolację mamy na dole zrobioną, więc tam to jest jakby najważniejsze, a tutaj nie ma konieczności już tego robić. I zawsze tym wpustem daję na zewnątrz, żeby było. No nie wiem, taka zasada u mnie panuje i tak robię. Ale widziałem też, że tymi wąsami potem to ścierają. A tutaj nie musimy się już potem w to bawić. No i tu licuję z zewnętrzną stroną i w zasadzie tylko troszeczkę dopukam, żeby zaprawa mi się rozeszła po całości. A to, że młotek taki mam, no to mam i tyle. No i tutaj poziomujemy teraz wloczek w tą stronę, żeby leżał. To jest tak w zasadzie. I tutaj w ten sposób. No i pion z reguły, jeżeli mamy równy materiał, powinien wyjść sam. Tutaj nie powinno być nic takiego, że gdzieś tego pionu nie będzie. Zaraz zobaczymy. Zbiorę zaprawę. Z jednej, z drugiej strony. To na razie nie zbieram, bo mi to nie przeszkadza. No i teraz możemy sobie przystawić do bloczka. Troszeczkę możemy wysunąć. Czyli jak damy do bloczka, jest pion i tutaj licując tą stroną też mamy pion. Więc to co mówię, zasada prosta, jeżeli mamy ustawiony poziom, pion powinien wyjść z reguły sam. Dobra, zaraz do projektu pójdziemy, zobaczymy rozstaw i mierzymy od razu ten bloczek, czy nie trzeba go przesunąć w tą czy w tamtą stronę. No i potem kolejny z tamtej strony, czyli te narożniki trzeba jakby wyjechać jako pierwsze, żebyśmy mogli kontynuować murowanie. Dobra, moi drodzy, tutaj przy rysunku sytuacja wygląda następująco, czyli mamy wymiarów kilka tutaj po drodze, czyli 10,10, 9,60 i 8,70 i tak dalej i teraz patrząc sobie z jednej strony skrajnie widzimy, do czego służy nam ten wymiar, czyli ten wymiar służy nam do skraju tutaj naszego elementu, drugi wymiar służy nam do, przepraszam, drugi wymiar służy nam z wypustem tutaj w tą stronę, natomiast trzeci wymiar już jest naszym wymiarem, który potrzebujemy. 25 mamy bloczki, my mamy 24 i mamy 870 plus 25 i 25 50 cm. Zmierzymy to, czyli powinno być 920 cm szerokości. Mierzę to na zewnątrz, nie do wewnątrz, bo mamy bloczki 24 i z wewnątrz nam nigdy to nie wyjdzie, będzie brakować 2 cm. Chodź dalej, zmierzymy tą miarę, znaczy tą ścianę. I kontrolujemy to, co każdy element, czyli jeżeli robimy teraz tą ścianę, no to kontrolujemy tą ścianę i zaraz przejdziemy do następnej. Od zewnątrz i tutaj też będę patrzył na zewnątrz, żeby ta miara była jak się należy. Zobaczcie, 920, no można by się uprzeć, żeby z milimetra, ale mamy 920, więc jest ok. Jeżeli byśmy zmierzyli wewnątrz, nie pasowałby wymiar, 2 cm by brakowało, dlatego mierzę na zewnątrz. I to samo zrobimy z tej strony za chwilę, tylko tam położę jeszcze bloczek, czyli robię sobie same te skrajne. Jeden, drugi, trzeci i tam będzie czwarty i też go przemierzymy, chociaż tam jest uskok, ale też wam pokażę, że damy radę. Dobra, moi drodzy, tutaj może to będziecie lepiej rozumieć, widzieć, czyli mamy, interesuje nas ten wymiar. Mamy ścianę 25, czyli tutaj jesteśmy w tym miejscu. Tutaj ta sama sytuacja, 25 i do tego wymiaru dodajemy sobie 50 cm, czyli mamy 11,80. Zaraz to zmierzymy i jak tutaj postawię bloczka, nieważne czy ja go postawię przy brzegu, czy w tym miejscu, od tamtego rogu musi też pasować te 11,80. Tutaj będzie to musi się zgadzać, dlatego mimo tego, że mamy tutaj ten uskok, to i tak sobie damy radę zmierzyć to, skontrolować przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, żeby to skontrolować. Dobra, Darek, chwyć tam jeszcze. Nie wiem, ile tego dam, 11,80 chyba.
11,30 jest w projekcie, plus 50 cm. To co mówię, 50, wewnętrzne wymiary nie będą pasować po 2 cm. No to wam już mówiłem, więc wiadomo o co chodzi. 11,80, no ciutkę możemy go jeszcze tutaj na zewnątrz wystawić, ale to są milimetry, już powiem wam niuanse, żeby to 11,80. Dobra, tak zostawiamy, czyli macie tutaj wymiar, tu jest 11,80, pasuje, zostawiam. I tak samo jak zrobię tamten bloczek, zmierzymy, kontrola, no i wtedy sznurek zapinam i jedziemy już, jedziemy po całości. Jedziemy po całości, nie, no i skontroluję sobie chyba tym laserem mniej więcej jak to wychodzi. No i tyle, dobra. Jeszcze tamten ustawiam i jedziemy już z tym murowaniem na gotowca. Dobra, mierzymy teraz tutaj, widzicie, czyli chodziło mi o to, ten element 11,80 w ten sposób. Mamy wymiar i po temacie, że możemy sobie też w ten sposób poradzić, bo ten wymiar musi pasować, nie ma opcji, żeby nie pasował. No i tyle, moi drodzy, jedziemy teraz z murowaniem, natomiast jeżeli bloczek leci w ten sposób albo w ten sposób, zaraz jak zapniemy sznurek, wszystko nam się ładnie wyklaruje, ale muszę zrobić troszeczkę kleju, bo jak wiecie, ja zawsze tą pierwszą warstwę, nawet jak robimy dolną sprawę czy górną, zawsze te pierwsze warstwy smaruję, te piony, klejem, żeby były po prostu, lepiej to trzyma i moje zdanie jest właśnie takie. Dobra, namieszałem troszeczkę kleju i teraz zawsze przystąpimy jeszcze, moi drodzy, do murowania. Rozmierzymy sobie okna, czyli mamy dwa okna po drodze. Już rozmierzamy, bo mamy na 220 do dołu, czyli to będą takie okna balkonowe, które będą gdzieś w tych miejscach i one będą od samego dołu. Już tutaj nie murujemy po całości, zostawiamy z racji tego, że potem te grubości idzie sobie zrobić jakąś ciepłą izolację typu XPS, czy tam jakieś puronity dają teraz, czy nie wiadomo co. Więc tutaj tej pierwszej warstwy już nie murujemy. Skupimy się teraz na rozmierzaniu tych okien, czyli w ten sposób musimy zrobić. I tutaj mamy od zewnętrznej strony, popatrzymy po jednej linii, od zewnętrznej strony 258 cm i okno mamy 90, więc przejdę sobie tutaj 258, czekajcie, muszę tę czapkę obrócić. I teraz jak my to robimy, 258 był wymiar od zewnątrz, czyli tu łapię miarę 258. Darek, chodź mi pomożesz tutaj. Trzymaj tam na zewnątrz. 258 cm. I teraz tak, typowy wymiar mamy tutaj, ale ja robię w ten sposób, że te 1,5 cm zaraz odmierzam. Czyli to będzie nasz wymiar docelowy. Puść. I okno mamy 90, więc mierzę od tej kreski 91,5, czyli dodajemy jakby 3 cm. To już też wam kiedyś pokazywałem, czyli stąd dotąd mamy okno. Ale żeby nie było w dole wody, tutaj te 1,5 cm sobie robię małą kreskę i od tej kreski patrzę kolejny wymiar, który tutaj mamy, czyli ten węglarek. I mamy tego tutaj 180, czekajcie, obrócę wam ten rysunek i pokażę. 189 cm tutaj mamy ten węglarek, czyli mierzę od tej mniejszej kreski. Dobra, to już sobie poradzę, wiesz. 189 i nie mierzę już stąd, bo mi to nie pasowało, tylko od tego wymiaru, który mamy gdzieś tam fizycznie w projekcie, 189, czyli też mała kreseczka i 1,5 większa, czyli to jest moje okno. No i szerokość okna tutaj mamy, już wam mówię, na 160, czyli też mierzę, możemy sobie zmierzyć albo odtąd, albo tu zrobić od razu na 163 i też to będzie 3 cm, zawsze dodajemy. Pisaliście, że nie trzeba, że coś tam, bo okna mierzą potem, ale czasami jest tak, że okna robicie gdzieś tam według stolarki, a te wymiary już są ściśle zachowane, czyli te mniejsze kreski. Każdy robi jak uważa, ja robię w ten sposób i nigdy nie mieliśmy z tym problemów, żeby ktokolwiek z montażystów miał pretensje do nas, że zostawiliśmy te 3 cm luzu. Powiem wam więcej, nawet nieraz są zadowoleni, że mają po prostu możliwość manewru, żeby ustawić te okna. No i tak to wygląda, zawsze te 3 cm
i to są moje odnośniki, gdzie kończymy mur. Czyli zawsze te dłuższe kreski sobie zaznaczam. Ta mała to jest właściwy wymiar, a tu jest poszerzone o te 1,5 cm. Dobra, tu jeszcze w miarach wyjaśnienia, moi drodzy, o te przekoszenie chodziło w ten sposób, że jak mamy tutaj, widzicie, przyłożę sobie i widzę, że minimalnie ten bloczek powinien być tu schowany, ale to jest naprawdę minimalnie, czyli w tą stronę, i równamy go w ten sposób, na świeżo, póki zaprawa świeża. Teraz mamy wszystko idealnie, tamten też jest ok, więc możemy sobie zapiąć sznurek, no i zacząć murowanie tutaj, choćby tej ściany, obojętnie którą zaczniemy, byle szło to do przodu. Dobra, sznurek naciągnięty, zawsze minimalny luz, to też Wam kiedyś tłumaczyłem, chociaż milimetr, żeby sznurek nie był w ten sposób, nie dotykał Wam bloczka, zawsze taki milimeterek sobie zróbcie, macie pewność, że będziecie ustawiać bloczki do tak jak trzeba. Tu muszę jeszcze ten blat ściągnąć, ale tak jak mówię, muszę przywieźć drabinę, bo nie umiemy tam sięgnąć, żeby dwa szpaksy odkręcić, więc pojadę na działkę, to przywiozę. Póki co możemy jechać z murowaniem i pokażę Wam teraz sam proces, jak to wygląda. Czyli tu już, tak jak mówiłem, bez izolacji, normalnie na zaprawie jedziemy. To już taka robota w zasadzie przyjemniejsza, jeżeli chodzi o budownictwo. Nie jest to jakaś tam sztuka, to, a już nie mówię, jeżeli robimy na grzebień i na kleju, to już w ogóle zabawa w zasadzie, a nie murowanie. I to, co pokazywałem, zawsze dwie sznytki takie tego kleju, które zapewnią nam, że ten pion przynajmniej będzie się trzymał troszkę bardziej przyzwoicie, więc w ten sposób. No i tutaj tradycyjnie do sznurka już nie musimy się bawić w jakieś pionowanie, dół, żeby mi się licował. No i tutaj klupniemy tą zaprawę niżej. Sznurek już nam pokazuje. Możecie oczywiście kontrolować sobie też ten poziom, bo czasami jest tak, że ten sznurek Wam obwiśnie. Ja też go tutaj jakoś specjalnie mocno nie chciałem naciągać, bo świeży bloczek. Nie chciałem, żeby mi tam tego pociągło, więc można sobie co każdy bloczek na tej pierwszej warstwie spokojnie skontrolować do poziomu i wtedy będziecie mieć pewność, że macie równy mur, a następne kolejne warstwy będą tylko w zasadzie doklejane i też muszą wychodzić. Ale chociaż my mamy tutaj potem jeszcze wieniec, ale mimo to postarajmy się, żeby to jakoś tam wyglądało. No i do sznurka ta sama odległość, czyli to samo co tu, to samo mam tu. Z oka to widać, że jest dobrze. Tutaj te piony, żeby się też gdzieś tam nie mijały za bardzo. No i cała sztuka, jeżeli chodzi o jakieś tam równe murowanie. Tu jeszcze odnośnie tych rys, moi drodzy, może Wy macie jakiś sposób na to treściwy, może mieliście taką sytuację. No tutaj był też kierownik zwany budowy, to nie jest tak, że po prostu to jest gdzieś tam moja wersja. Ustaliliśmy, żeby to w ten sposób zrobić. Natomiast jeżeli macie jakieś pomysły na to, co z tym zrobić, no to możecie spokojnie pisać w komentarzach. Na pewno mogę zawsze na Was liczyć, tak samo jak było z roletami. Co jeszcze raz Wam dziękuję. Rolety zostały wybrane i też te automatyczne, tak jak pisaliście, żeby nie brać tych manualnych. No i tak to też czasami człowiek, lubię się Was poradzić, bo zawsze jest tych odpowiedzi dość sporo. Więc w tym wypadku też Was chcę się poradzić, co zrobić z takimi tematami. Tutaj tego nie liczę, bo tu jest po prostu ten styropian pod spodem i tu będzie rekuperacja. Tu są przeloty na rekuperację, więc no tutaj ta się wywali, to nie będzie tematu. No ale powstały takie rysy, no trudno, życie. Ale nie chodzi o to, żeby w piasek chować, tylko chodzi o to, żeby z każdej sytuacji postarać się jakoś też racjonalnie wyjść. Dobra, moi drodzy, tu jeszcze jedna taka uwaga, jak będziecie sobie przygotowywać te czpienie, które mamy porobione, powiązane. Ja zawsze staram się tak, żeby weszły mi dwa bloczki, czyli dwa bloczki i teraz następny z przesunięciem w tą stronę i będzie dotąd, czyli dwie połówki bloczek. Tak, i to będzie potem kontynuowane wszędzie. Widzicie, tak mam poszykowane na dwa, z jednej i z drugiej strony też tak jest przygotowane, więc tutaj jakby to jest jakby nasza jakby inicjatywa, żeśmy sobie tak zrobili, no po to, żeby potem ułatwić sobie, żeby każdego dolnego bloczka nie docinać, a co by za tym szło, to byśmy musieli praktycznie na tych czterech warstwach każdy jeden docinać, czyli mamy tych 8 docinek mniej.
razy 4, więc to jest też dużo, jeżeli chodzi o robotę. Jak sobie przygotujecie, tak potem będziecie mieć ogarnięte. My robimy w ten sposób. No i tu od razu pojechałem też na narożnik, na grzebień. Darek mi zaraz docina. Ja będę tylko składał to do kupy. Tu mamy wszystko porobione. No i zostaje teraz po śniadaniu. Chycimy się jeszcze tamto dokończę. No i zostanie nam tamta ściana i zaprawą tutaj temat będzie zamknięty. Dobra, mamy pomurowane wszystko, co na zaprawie. No teraz trzeba nakleić, już będzie lepsza robota niż na tej zaprawie. Powyprowadzane wszystko. Wyciągnąć sobie narożniki na odpowiednią wysokość, tak jak wam mówię. Tu idą 4 bloczki, 4 tam idzie niżej ten, bo mamy ten uskok. Zaraz wam pokażę na projekcie, jak to wygląda, żebyście też mniej więcej wiedzieli, o co chodzi z tym uskokiem. Dlaczego tam jest ten wieniec niżej. Tutaj mamy w jednym elemencie, widzicie, 85, ale to mamy od punktu 0, czyli te 0, które będzie na posadce, ale tutaj mamy drugi przekrój, który mówi nam też wszystko, że tutaj mamy z jednej strony, czyli to jest strona jakby tamta, czyli z tamtej strony mamy ten bloczek, a tutaj mamy ten wypust, więc tutaj mamy tą stronę, ewidentnie widać, że to na tym betoniku tu stoi, do góry był wysunięty ten beton. Tu jest ta nasza belka pod spodem. No i tutaj mamy 96 cm musimy mieć do góry wieńca, wieniec 25, a tutaj wieniec 31. I teraz pytanie, czy tak też te wieńce wyjdą. Jeżeli wyjdzie nam wieniec 23, moi drodzy, też się nic nie stanie. Jeżeli wyjdzie 33, czy tam ten drugi, też nic się nie stanie. To nie jest tak, że my musimy stricte docinać potem bloczek, bo taki jest wieniec. Jeżeli wyjdzie nam sytuacja tego typu, że pomurujemy, tutaj przykładowo wam narysuję, tu mamy tą naszą, ten nasz beton i pomurujemy ileś tam warstwych bloczków w ten sposób, nazwijmy, i tu będziemy mieć wysokość stąd dotąd 98, a nie 100, przykładowo, no to też nic się nie dzieje, wieniec będzie po prostu góra wieńca na tym torcie. Jeżeli w projekcie przykładowo pisze 112 od zera, no to trzymamy się 112 od zera i tutaj nieważne, czy będzie 30, czy będzie 31, czy będzie 32, czy nawet 35, to jest nieważne. Ważne, żeby po prostu była ta wysokość zachowana, no bo tam potem będzie też montowana więźba, więc tutaj tego nie będziemy zmieniać. Raczej nie powinno się tego zmieniać, chociaż tam niektórzy dźwigają sobie też te ścianki kolankowe. Tu jest na tyle wysoko, że myślę, że nie ma takiej potrzeby, bo są na metr przy 20 chyba od zera właściwego, także jest to optymalna dach, nachylenie 35 stopni, więc nie będzie takiej sytuacji, że nie będzie szło tak za bardzo podejść pod ścianę. Tutaj troszeczkę to jest dość takie jak na Archon fajnie rozwiązane. A wiecie, że robiliśmy podobny budynek, te szczyty też były takie same, tylko że tam były ściany równo, tak? Czyli mieliśmy jednakową odległość, nie mieliśmy tego wypustu tam w tamtym projekcie, nie było tego, było wszystko w jednej linii. Natomiast tu jest troszeczkę inaczej, więc te wieńce będą na jednej wysokości, a tamten będzie musiał być odpowiednio obniżony według projektu, żeby potem ten skos dachu pasował, ale to wam pokażę. Biorę się za narożniki, tylko to, żeście widzieli w zasadzie, no to teraz naklejam tutaj na 4 warstwy na metr. Polecimy, resztę przyjdzie wieniec, no i te powyciągam sobie te narożniki, no i w zasadzie tyle. Tak to wygląda, wszystko do sznurka, jak popatrzymy, jest równiutko, bo to też się zakłada sznurek, żeby te wszystkie ewentualności gdzieś tam zniwelować i tak to jest. Dobra, potem jak będziemy robić te wieńce, przygotujemy, też wam nagram, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo tutaj troszeczkę to jest skomplikowane, więc myślę, że to wam wytłumaczę, jak to zrobić. Jeżeli ktoś będzie miał też taki projekt, że macie jakby nierówno posadowienie tych murłat, oczywiście tylko na tym odcinku, bo tutaj na tym odcinku tam już będą normalnie równo, też na te metr 20 od zera z góry, tutaj od zera właściwego, mówię o tej posadce, po której chodzimy. Natomiast tutaj mamy wysokości, to co wam mówiłem, 96, 25 wieniec, a tutaj mamy 131. Jeżeli tak, no tak powinno być, bo 4 bloczki, no to będziemy, przypuszczam, 102, bo mamy też ze 2 cm zaprawy, więc tutaj jakby
Nie, bo one mają w zasadzie 24. No to wyjdzie jak wyjdzie, tak? I dlatego to, co wam tłumaczyłem, jeżeli nie musicie tam docinać pasków, czy tam kombinować, wieniec jak będzie 30 przykładowo 2 czy 3, też się nic nie stanie, tutaj nie ma tragedii. Dobra, ja sobie jadę z narożniki, moi drodzy. Doradźcie mi jeszcze, jak tam możecie, co z tymi pęknięciami, czy to jest dobry sposób zalanie żywicą. Byłby dobry, gdyby nie ten deszcz, co nam to wypłukał oczywiście, bo narobił nam tu troszkę szkody. Jakbyśmy to dzisiaj robili, to by było teraz całkiem inaczej. Ale życie, jak to mówią. Dobra, tyle w temacie na dzisiaj, moi drodzy. Ja się biorę za narożniki, także miejcie się. Do następnego.